Cześć, z tej strony Chris i Nati! Cześć! Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga. 22. Ja jestem taki podekscytowany, bo powiem wam, że Farming jest naprawdę świetny i wciąga masakrycznie. Ostatnio sprzedawaliśmy pierwszy raz chleb, no bo w sumie głównym naszym tutaj na razie celem było otworzenie własnej piekarni i zarabianie na tym. No i pod koniec, jak pamiętacie, przywiozłem do biogazowni bele kiszonki, no i okazało się, że nie chce mi jej przyjmować. Spróbowałem, wiecie co, tutaj jedną belę wrzucić do tej przyczepy i okazało się, że właśnie trzeba tak robić, żeby te bele sprzedać. Ja bym mógł tutaj każdą z bel osobno powrzucać, ale wiecie co, chciałbym spróbować zebrać to maszyną, tutaj tą przyczepą samozbierającą i zobaczyć, czy uda mi się cofnąć tyłem i wszystko naraz sprzedać. Wiem, że tutaj no, wyszło jak wyszło, że zostawiłem to wszystko, ale chciałbym to wypróbować z tego względu, że potem w przyszłości no, nie chciałbym każdej beli pojedynczo tutaj wrzucać. Ja mam jeszcze ładowarkę do beli, którą mógłbym tutaj do ładowacza czołowego podłączyć, ale musiałbym się wrócić na farmę. A już wiecie, mówię, tym razem już zrobię tak, jak tutaj zrobiłem. Wykorzystasz to, co masz. Wykorzystam to, co mam i po prostu metodą prób i błędów, co jest właściwie najbardziej satysfakcjonujące, bo jak człowiek sobie odkryje i sam do czegoś dojdzie, to wtedy ma najwięcej satysfakcji, a nie tylko cały czas korzystając z poradników innych osób. Chociaż poradniki czasami się przydają. Czasami trzeba zajrzeć, bo już człowiek nie wie, co ma zrobić. Trzeba. Tym bardziej, że no, tak jak już nieraz mówiłeś, farminga no tak dosyć dużo nie graliśmy, więc też nie mamy takiej wiedzy. Tak, no i czasami musimy się posiłkować. Właśnie, czasami musimy jednak zasięgnąć języka. Dobra, na szczęście ta przyczepa bardzo fajnie, szybko zbiera, więc... Dobra. Nie, spokojnie, złóż to. Jeszcze podjadę po resztę bel. Nawet jeżeli je wyładuję i okaże się, że nie będą tutaj same wpadały, to najwyżej już będzie łatwiej mi zepchnąć je. Ale widzę, że sprzedaż bel nie jest taka intuicyjna jak samej kiszonki. Bo tu jak z kiszonką to podjechaliśmy, nie? Tak, dlatego... Ale wiecie, z kiszonką jest taki problem, że mamy tylko jeden silos na kiszonkę. Tego tam też nie wejdzie tyle, ile byśmy chcieli, tak jak właśnie dostaliśmy ten prezencik na Mikołajki w formie multum trawy. O, ale to się działo. Ja już wam opowiadałem, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to tam opowiedziałem, co to się w ogóle wydarzyło. Zasypał wszystko po prostu. Zasypał trawą. W sumie, ja chyba nawet nagrałem krótki filmik i może jak będzie zainteresowanie, to ja go gdzieś umieszczę. Kurczę, się zblokowałem. Dobra. Nagrałeś? Nawet nie wiedziałam. Nagrałem, bo po prostu byłem w takim szoku, że musiałem sobie nagrać i zobaczyć, znaczy, żeby mieć ogólnie takie zarchiwizowane, co tam się działo. Dobra. Co by nie znikło. A takie rzeczy lubię mieć. Dobra, spróbujmy teraz tutaj cofnąć. Nati, jak jesteś ciekawa, to możesz sobie popatrzeć. No jestem właśnie ciekawa, czy to wypali. A, tu już dalej nie pojadę. Czyli muszę wyładowywać w ten sposób. A, one nie wlecą. Za nisko. Musiałbyś mieć po prostu jeszcze jakąś, jakieś podwyższenie. A, patrz. Zobacz. Część już sprzedało. Ale kasa! Ja pierdzielę, to się chyba bardziej opłaca jak tą całą kiszonkę. Zobacz, jak tyłem się podjeżdża, to nawet nie trzeba wrzucać do środka, tylko tyłem. Zobacz, ile zarobiliśmy na tym. Z 30 tysięcy, Chris. Ponad. Pięknie.
Dobra, to mamy tę kiszonkę z głowy. Ja teraz chyba po prostu pojadę do silosu. Tylko że tak się zastanawiam. Kilka przyczep sobie sprzedamy, ale też trzeba dla naszych krówek zostawić, nie? Które będą... A właśnie, mieliśmy szklarnię postawić. I co? I po ile szklarnia chodzi? Nie mam pojęcia, Chris. No właśnie, ja zaraz zobaczę. Co ja się tutaj tak zbudowałam? Budowa. Czekaj. Produkcja, szklarnie. Ty, najtańsza szklarnia kosztuje 3000, średnia 5000 i największa 10000. To niech sobie stoją, wiesz, i produkują. To też trochę trwa, nie? No i tak myślę właśnie, która by się najbardziej opłacała. No, wiesz, tak najprościej rzecz ujmując, ta najdroższa. Mieliśmy ostatnio tą za 5000. Za 5? Na innym sejwie, tak. Nie, za 10. Za 10? Tak, tak. A one wszystkie takie malutkie. No ale zobacz. Ta jest za 5, a ta jest za 10. Widzisz? A no, jest różnica duża. Dwa razy. No to kurczę, za 10, co? Przecież nie będziemy... To nie są zakupy, kurczę, jak chleb, tak? Nie kupuje się tego codziennie. Czekaj, bo ja jeszcze tutaj zostawiłem Belę. Oj. Jeszcze będzie kasa. A no tak, te, które próbowałeś tu właśnie sprzedać. No. 4. Ciekawe, ile za 4 Belę będzie kasy. Chyba za jedną prawie 2000. Tak. Przepraszam. Jakoś tak. No to ładne pieniądze będą. W porównaniu do sprzedaży trawy, kamieni, czy jakichś tego typu rzeczy, to tutaj za Belę kiszonki naprawdę jest ładna kasa. I powiem wam, że my sobie trawę bierzemy tutaj z tej rosnącej dookoła pola. Nie siejemy, więc... Ale może będzie trzeba w przyszłości posiać. Tak, ale na razie po prostu wykorzystujemy to, co mamy. Tak. Ta trawa i tak rośnie, słuchajcie. Właśnie, bo ja zauważyłem, że dużo osób, jak zaczyna grę w farminga, to od razu to, co robi pierwsze, to łączy pola. Przez co traci tę naturalną trawę, która sobie rośnie, odrasta. Ale my w 19 też tak zrobiliśmy. Tak, ale już tak nie będziemy robić, bo... To jest strata pieniędzy tak naprawdę. Dokładnie. Niby tak, niby jakbyśmy powiększyli pole, mielibyśmy wtedy... Ale to znikome jest tak naprawdę. Ale mi się, wiesz co, podoba tak jak jest, że mamy kilka pól, które są przedzielone ścieżkami, a takie ogromne pola są po pierwsze przytłaczające, a po drugie, no jakoś tak... No. Prawie 8000, bo chyba cena trochę spadła. Więc ja lubię takie pola właśnie średnie. No bo już powiem tak, przepełniłeś cały silos kiszonki, więc cena spadła. Ale nadal mamy styczeń. No ale jak, wiesz co, no mogę sprawdzić, jak to wygląda z kiszonką, ale widzisz, w biogazowni spada cena. Ja przepraszam bardzo. Nati chyba ma telefon, więc zostaniemy sami na razie. No niestety czasami tak jest, że chyba tylko wieczorem, jakbyśmy nagrywali, wiecie, to nie byłoby czegoś takiego, że ktoś nas tutaj rozprasza. Dobra, wracam na naszą farmę. Ja jestem tutaj, czyli jadę sobie w lewo i potem w prawo i już będę tutaj u nas. No, przepuść. Dobrze. Okej. Okay. Czemu ja mapę wyłączyłem? Mówiłem w lewo, a potem w prawo, co nie? Nie, ale tutaj nie mogę. Zaraz, jak ja sobie to tutaj zobaczyłem? A, to dopiero tutaj w lewo i... Tu sobie przyjadę. I w
sumie jakbyśmy WTS-a na GPS-ie, to po prostu jedź prosto. Bo pomimo tego, że jedziemy tu w lewo, to i tak jedziemy cały czas jedną trasą. Mam nadzieję, że Nati zaraz wróci, bo tam całe pole jest do zrobienia. Już chyba wraca. Tak, już jest. Mam nadzieję, że złych wieści nie masz jakichś. Że telefon nie był jakiś tutaj smucący. Nie! No to dobrze. Tragedii nie ma, aczkolwiek wszystko wiadomo. Winny nasz panujący. O kurczę! Wirus, no proszę. Proszę. Tak, ta cała pandemia to ogranicza tutaj wszystko. Dobra. Słuchaj Nati, ja już wracam i będę działał z kiszonką. Ja mam tylko takie pytanie, bo no. Później chcę to siano z pola. A włączyłaś pokłos? Sprawdź. Tak, tak, wszystko masz. Jest, Chris. Aha, dobrze. Właśnie, no. I mam takie pytanie. Pytaj. Kto czy pyta, nie zabłądzi. Z tego siana. Czy mam zbierać na po prostu przyczepkę? Mhm. Przyczepą samozbierającą i będziemy sprzedawać. Aha. Bo tutaj... Tych snopków się nie opłaca. To znaczy, nie no, snopki już tam mamy, to będziemy sobie wrzucać do maszyny tej siekającej, tworzącej paszę dla krów. Mhm. Ale mamy tutaj szopę przepełnioną słomą, więc no co możemy z tą słomą robić? Możemy ją tylko sprzedawać, więc cykli później... przyczepą samozbierającą, albo ja to zrobię, nie? Tylko na razie muszę tutaj odstawić tą przyczepę. Tu też jeszcze musimy sobie zorganizować, wiesz, Nati, przestrzeń całą dla tych naszych maszyn. Tak, koniecznie. Nie przejmuj się. Dobra, czekaj. Teraz nie przejmuję. Ja się muszę zastanowić, gdzie ja mam. Słuchaj, co ja mam? Gdzie ja mam takie widły, którymi mógłbym ładować kiszonkę? Czekaj, tutaj. Coś sobie zostawię łopatę, bo ta łopata jest jedną z najlepszych tutaj, z najlepszych narzędzi. Ta łopata, która stworzyła nam tyle tej trawy? Tak, tak, magiczna łopata. Czekaj. To też ta, która ładowała mi kamienie. Tak, ona jest naprawdę uniwersalna, wspaniała łopatka. Dobra, tutaj. O! Ale pykłem kosiarkę. Ups! No tak jest, jak się poustawia niezbyt ergonomicznie. Czekaj, tutaj coś mam. Muszę wysiąść i się przejść, kurczę, tylko cały czas jeżdżę, muszę rozruszać nogi. Czekaj. Co to jest? Ten chwytak do kiszonki. Aha. To chyba to, nie? No, raczej. Tylko, czekaj, jeszcze sprawdzę. Bo ja miałem takie... Chyba, że ten chwytak tak wygląda, bo mi się wydaje, że miałem takie widły jakby. Tutaj jest ta łopata do ubijania kiszonki. Wszędzie wala się. Trawa, kiszonka, trawa, O, tutaj są, zobacz na tych. A, te, to... No mam do je. Czego są te widły? W sumie one są do ładowania... Czekaj. Widły do obornika. Aha. Ale kiszonka idealnie też się ładuje. Także spokojnie można kiszonkę też ładować. Także na razie nasz biznes piekarniany musi poczekać. Widzę cię tam daleko, jak jedziesz potężną maszynką. Aha, bo tak, bo tu jeszcze trzeba przecież tak odsłonić silos. O, cały się nie odsłoni? Dlaczego?
Właśnie nie wiem, nigdy z losem się nie bawiłem. Wiesz co, Chris, mi się wydaje, że to przez tą trawę, która tutaj została. O, właśnie tą. Mieliśmy problem, słuchajcie, nie, pokaż ten po lewo. No. Z zebraniem tego fragmentu. No po prostu tak jakby tu był jakiś kamień, który... Zbagowało się, tak, tak totalnie. Skleiło się, ale ja gdzieś czytałem, że niektóre osoby też tak miały. Dobra, no nie mogę odsłonić. Może na ty, wiesz jak to jest? Zobacz. Jeżeli ja będę teraz ten fragment kiszonki zbierał, to potem resztę będzie można odsłaniać, wiesz? Mhm. Zobaczymy. Ta mi się tutaj sieczka nie podoba, że ona tutaj jest, ale... no cóż poradzić. No nie zmieściła się. Ale nie mogłem tego zebrać tym spychaczem, słuchaj. Czekaj, bo ja teraz tak, tym traktorkiem podjechałem w tym celu, żeby sobie ustawić przyczepę do... ładowania i potem podjadę tym drugim i już będę ładował. No trochę mamy tu bajzlu, nie powiem, ale początki zawsze takie są, nie? Ale ja i tak posprzątałam, słuchajcie, wszystkie kamienie, bo mieliśmy kamienie jeszcze wysypane też na trawnik. Bo z pola za każdym razem, kiedy tylko się zaorze, tak, no to się wytwarzają kamienie, które trzeba zbierać. Znaczy kamienie można wyłączyć ogólnie, ale... Ale można kamienie sprzedać, więc to też tak wyłączanie nie ma sensu, bo wyłączacie sobie pieniądze. Szczególnie, że my też mamy za free na dosyć łatwym trybie tutaj, więc jak już wszystko tak zaczniemy wyłączać, to po prostu będzie... Odbierzemy sobie przyjemność z gry. No właśnie, czekaj. Czy mogę coś tutaj... A tak, kamienie można sprzedać. Znaczy, chociaż teraz w styczniu jakoś tak tanio chodzą. Czekaj, tutaj... aha, dobra. I teraz, czekaj, gdzie ja te widły? Gdzieś ja je tam zidentyfikowałem koło silosa. Z tamtej strony. Oczywiście mówię o styczniu w grze. No, to już jedno pole zrobiłaś. Tak. W sumie, wiesz co? Może ja puszczę pracownika, żeby zbierał tutaj. A nie, czekaj, pełna jest przyczepa samozbierająca. Ojejku. A co tam jest? Trawa. A, no tak. Chyba pojadę ją sprzedać, bo... Po co nam teraz ta trawa? Dobra. Pewnie na targu zwierząt będzie taniej. Taniej. Najlepsza cena. Będą tam kupować, wiesz... Skup będzie najlepszy, dlatego że... zwierzęta potrzebują. Spróbujmy to załadować. Wiesz, świnki morskie i tak dalej. Właśnie wkurza mnie ta trawa tutaj. Ta, która leży po bokach wszędzie? No, ale już kiszoneczka jest na tym, tylko nie wiem, czy ta przyczepa pierwsza nie jest za wysoka. Czy ja czy jej nie możesz obniżyć? No chyba nie. Jak jeżeli to? W sklepie tego nie zrobiłem. Dobra, ale daję radę. A okay. N? Klikałeś? Tak, to będąc? To tylko tą mniejszą przyczepę na tej zamyka, nic więcej się nie dzieje. Aha. Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Zaraz sobie załadujemy. Chociaż to nie będzie taki krótkotrwały proces, bo się trzeba namachać trochę. Tylko, że tak fajnie tutaj nabiera, moment, chwila. Jak łopatą normalnie. No, tak. No bo jak kupowałem te widły, to kupiłem je, żeby przetestować. Tak sobie myślę, jeżeli obornik można tutaj tymi widełkami robić, to czemu nie można by było... czemu nie byłoby można kiszonki, nie? Mhm. Czekaj. Ta przyczepa jest naprawdę wysoka. Ale dzięki temu więcej załadujemy. Ale mówię, tej kiszonki to kurczę, ładujesz, a jej jest od groma. To ty już tą trawę sprzedałeś? Nie, na razie zajmuję się kiszonką. Okej. Okay. A będziesz mógł na przykład jechać z kiszonką i z tą trawą? Nie.
Czemu? No właśnie nie wiem, bo tamta, nie wiem czy bym mógł doczepić tą przyczepę samozbierającą. Nie robiłem tego w sumie jeszcze. Dobra. Jak mówię, tu jest masa roboty. Wiesz co? Ja wiem o co ci chodzi. Wiem już o co ci chodzi. Ja skoczę z tą trawą, bo chciałabyś mieć po prostu tą przyczepę. Chciałabym ogolić po prostu to Jasne. Jedno pole i już ewentualnie, wiesz, orać. Dobra, luzik. To ja skoczę zaraz. Moment, chwila. W sumie bo generalnie mam dwa pola, tak? Czekaj. Do roboty. Ale przecież mogę też wysłać pracownika. No właśnie, niech on to sprzeda. Czekaj. Załaduj i dostarcz, przejedź, dostarcz. Zapętlenie, bez zapętlenia. Najwyżej będę... Ja też jeszcze do końca nie ogarniam tutaj z tym stwarzaniem pracy, ale... dobra. Czekaj, dostarcz. Gdzie ja mówiłem? Targ? Zwierząt. Targ zwierząt, tak? Elevator, tak pytania. Mi się wydaje. Targ zwierząt w Hoyt Bailron. Dobra, zacznij pracę. I on sobie skoczy, a ja dalej będę tutaj kiszoneczkę. O, czekaj. Nie do tej maszyny wsiadę. No widzę, że idzie ci pięknie. Już ile razy przester został zablokowany? Raz tylko. Aha, biedaczysko, tu nie może wyjechać. Co za przeproszeniem. Nie może okrążyć, no jej. Pracownicy czasami przysparzają więcej kłopotu niż pomagają. Dobra, może teraz mu się uda. Zamiast ułatwiać nam życie, to jeszcze trochę bardziej komplikują, nie? Jedź chłopie, czy kobieto. No zobacz, jak on jedzie. Zobacz, co on robi. No co? Żeby się zblokować, po co on ma myśleć? Ja wiem, że ja też zostawiłem, ale przecież wystarczy o taką pojechać. Zawsze przypomina mi się ten chłopak, co on zawsze pokazuje tak na tych TikTokach, nie? Można? Można. Nie wiem, czy w lewo, czy w prawo. Ustawię go na drodze. Zobaczcie, więcej czasu zajmuje zabawa z pracownikiem niż ułatwienie sobie życia. Dasz radę? Dobra, kawałek może podjedzie. Wracamy do kiszoneczki. Którą tutaj trzeba załadować i pylnąć. Bo teraz trzeba by było zarobić na oborę. Zwierzęta. Krowy. No zobacz na tym. Ale czekaj, patrz, pastwisko dla krów, ale w którym możesz trzymać krowy, ale nie możesz ich chyba tam, nie możesz produkować mleka, nie? No właśnie. Czy można? W oborze nie trzeba wody, Nati, wiesz? Mhm. I tak, kurczę, teraz się zastanawiam, trzeba się trochę na tej kiszonce dorobić. Wiesz co, pastwiska to pewnie będą z trawą. No bo przecież krowy no tak, jedzą trawę. Ale i tak będzie trzeba je karmić. Kury też mają trawę i wcale... No na tym ich wybiegu nie ma trawy. No właśnie, kury też trzeba by było. A tu kasy brak. No ale ładnie zarabiamy, mamy 145 tysięcy. Pomocnik został przez coś zablokowany. Już? On jest do kitu. Zaraz jeszcze się nim zajmę, albo sam pojadę, bo... No jak on jechał pod prąd? Dobra, ja skoczę, bo... Nie wiem, dlaczego on mi to robi. Bierze grube pieniążki. A sprawdziłeś, czy nie był pod wpływem? No właśnie, zapomniałem alkomat mu przystawić do ust. No właśnie. Kurde.
A wyobrażasz sobie, jakby to było tutaj w farmingu jeszcze, pracownik stoi przed traktorem, ty podchodzisz, dmuchaj. I na jednej nóżce stawaj. Samolocik. Przepraszam, nie samolocik, jaskółeczka. Dobra. Kieruję się tutaj, jak mi mapa pokazuje. A ten traktor też? Tak, tak, ja wiem. Do naprawy by się nadawał. On najczęściej się szybko tak psuje, że masakra. Ale ja go strasznie lubię. Wiesz? A ja go nie lubię, bo się bardzo szybko psuje. To jest taki coś a la Ursusik. Massey Ferguson. I on fajny dźwięk ma. Podoba mi się. Czekaj, bo zaraz wjadę tutaj. A, już jestem na miejscu. Dobra. A, targ zwierząt. No tak, znam to miejsce. Już tutaj byliśmy. Już tu podjadę. Tak, żeby można było tyłem wysypywać. No już jak można, to można. Dobra, zobaczymy za tutaj przyczepę samozbierającą. Za 20 tysięcy jakoś litrów trawy. Jaka będzie kasa. No sypie. Zawsze parę groszy będzie, to tylko trawa. Zobacz, 2600. No. Całkiem fajne pieniądze. Jedź. Co, kombajn odmawia ci posłuszeństwa? No, przystanął na chwilkę. Ja zaraz wracam i będę robił tę kiszoneczkę. Opowiem wam, że tutaj w tego typu odcinkach, jak my tutaj nagrywamy, gdzie po prostu robimy wszystko bez wycinania, uważam, że tak jest chyba lepiej, ponieważ jest taka płynność. Ja nie lubię na przykład jednak tych takich pociętych odcinków filmu. Patrzę, gdzie ja jestem. Na ty, gdzie ja jestem? Nie widzę siebie na łapie. Ty jesteś... Tu jestem, tak. Ten żółty, nie? Tak. Dobra, to czyli ja powinienem teraz lewo, prawo. Nie wiem, kurczę, czasami jest po prostu strzałka, nie? Tak. Biała. Chyba, że po prostu wcześniej puściłem pracownika i przez to jakby... Dlatego się zmieniła ikona. No właśnie. Jakie mówiłem? Lewo, prawo? Tak, lewo, a potem prawo. Niby jeździmy tutaj na tej mapce już jakiś czas, ale ciągle jakoś jeszcze... Ja tam jadę przez pola. No, ty przez pola, przez łąki. Po ukosie. No, ale bo mnie nic nie blokuje wtedy, tak jak teraz pracownika zblokowało, tak? Dobra, i w prawo. I zawrócimy. Chciałbym chociaż jeszcze tutaj kiszonkę sprzedać. No, to jest, kurczę, tak... ten czas tutaj tak szybko leci. Dobrze, że w grze mamy ustawione tak, że szybko nam nie leci. No, ale będzie trzeba później przyspieszyć, żeby nam tutaj chleb. No i znowu będzie trzeba tak, będzie trzeba pole zaorać. I właściwie nie wiem, czy teraz jest sens w ogóle z kiszonką się bawić, czy tutaj nie trzeba się zająć tymi polami, które... No już zacząłeś z tą kiszonką, poza tym druga sprawa, trawę też trzeba będzie skosić i zrobić kolejną kiszonkę. Cały czas mamy pracę. No. Wiadomo, że wszystkiego wam nie będziemy pokazywać, znaczy chodzi o konkretnie, no, te prace takie, bo zabierzemy wam przyjemność z samej pracy, którą sami będziecie mogli zrobić, a to się powtarza. Ale jakby co, piszcie w komentarzach w ogóle, jaka forma tych odcinków by wam się bardziej podobała, czy chcielibyście, żeby jakoś...
bardziej takie ważniejsze rzeczy robić, czy ogólnie całą tą pracę, którą wykonujemy, żeby to tak pokazać organicznie. Aha, czekaj, kurde, mogłem jechać do sklepu. Wiesz co, ja jeszcze pojadę maszynę ci naprawić. Traktorek, żebyś mogła... Ja go nie lubię. A, tego nie lubisz? Nie, ale go napraw, no bo zobacz w jakim stanie jest. A ten drugi? Ja lubię niebieskiego. No niebieski teraz jest zajęty. On zawsze jest zajęty. No tak, no tak jest na farmie, no to co ja ci poradzę? Tutaj tylko głowę odwrócisz, moment, chwila, już nie ma traktora, nie ma tego, nie ma tamtego. Jasne. Moment, chwila, to trzeba naprawdę sobie, nie wiem, na kłódkę zamykać te maszynki. Wywiozę go na pole, żebyś nie widział i nie będzie problemu. Albo jak się dorobimy, kupimy drugi taki sam. Nawet nie wiem, czy my przypadkiem nie mamy go wypożyczonego, nie? Ale nie, chyba jest nasz. Zobacz, i 3000, kurczę, sprzedałem trawę za mniej, a więcej musiałem wydać za naprawę traktorka. Ale to trawa za free. To wiesz, nie ma co narzekać, Chris. No nie, ja nie narzekam, tylko po prostu... Łatwo przyszło, łatwo poszło. Daję porównanie, że czasami wydatki są o wiele większe niż cała praca niż włożona, zysk, nie? No tak. Wiesz, trawa darmowa, ale tak. Trzeba było ją skosić, nie? Zebrać, zawieźć i... No i tak się właśnie maszyna niszczy. Masa roboty. Może gdybyśmy mieli takie równe pola jak w Warszawie, to byłoby łatwiej. Dobra, przyczepimy tą maszynę. Oj! Ale te bele kuszą. Teraz, bo tak sobie pomyślałem, że w sumie lepiej by było je sprzedać. Niż trzymać dla zwierząt? No bo jednak kiszoneczkę możemy cały czas robić, mamy trawę i tak samo z tej trawy cały czas możemy te bele robić, nie? No zobacz, już trawa urosła i to kurczę na dwa przejazdy. No właśnie o tym mówiłam. No i znowu tyle jest roboty, że po prostu, no... Jak to kiedyś pamiętam, ktoś żartował, mam tyle roboty, że nie mam czasu taczki załadować gdzieś na budowie, czy coś takiego, nie wiem, czy to było w jakimś filmie. W każdym bądź razie rozbawiło mnie to, nie? A czekaj, co my z tą słomą będziemy robić? Sprzedawać, tak? Dobra, czy tak. Pracownik by to robił? A, nie. Ja nie wiem właśnie, jak się tutaj pracownika stwarza mu pracę, jeśli chodzi o przejedź, załaduj i dostarcz. Czekaj, burak cukrowy, jęczmień, kukurydza, oliwki, owies. Słomy nie ma, nie? Stacja załaduj, dostarcz, przejedź. Dobra. Nie wiem, czy w ogóle można tutaj sprawić, żeby pracownik zbierał słomę. Nie, zostaw mi to. Ja tylko dozbieram po prostu z tamtego pola, tak? Okej. Okay. To ja wracam do ładowania kiszonki. Czekaj, nie ten traktor. Oj. Bo nie w ten traktor wsiadłem. Ciężko się ładuje tutaj, bo jednak ten ładowacz czołowy ma ograniczony zasięg, przez co... No tak na styk można powiedzieć. A ja wsypuję już drugi kombajn. A ja wiesz. Owsa. Drugi już? Tak, już drugi. A dopiero połowę tego pola drugiego, naszego. To jest pole numer... Czekaj. Już wam mówię. Pole numer 41. Ledwo co tam miał na tej, na tych widłach, a sypało, kurczę, mówię ci. Wiesz co, ja sobie zobaczę ogólnie, ile ja mam tutaj
załadowania tej przyczepy. Słuchaj, ja mam dopiero 22%. 22% to jest masa jeszcze do załadowania. No to faktycznie. No, a jeszcze przecież mam tą małą przyczepkę. Ogólnie te widły są, no, mało pojemne. Mało tutaj się na nie mieści. Ale jest zabawa. No jest zabawa, jest zabawa. Ja tutaj powiem szczerze, że bardzo mi się podobają prace przy kiszonce, przy tworzeniu bel. Jeszcze jest taka satysfakcja, że robię to z trawy, która sobie rośnie tutaj i której nie muszę sadzić, nie muszę się z nią bawić. Pytanie tylko, czy na jakości nie traci, czy nie jest gorsza ta trawa? Chodzi mi o to właśnie. No wątpię. Wątpię, bo... Bo są zioła, nie? Nie, bo zobacz, jaką kasę dostaliśmy. Cała kiszonka, którą sprzedaliśmy w belach, była z tej trawy. I co? Tak samo maszyna. No, nie, tu chyba nie ma czegoś takiego jak jakościowo lepsza, gorsza trawa. Co jedynie możesz sobie posadzić, posiać trawę i wtedy masz jej więcej i no więcej. Chyba po prostu z danego fragmentu otrzymujesz o wiele więcej. Ale też nie wiem, bo nigdy tutaj tego nie robiłem. Idzie dobrze. I szybko dosyć. Stosunkowo szybko. Chociaż powiem szczerze, że jak tak się długo pracuje na kierownicy i pedałach, to nogi cierpną. To trzeba by było mieć naprawdę mega stanowisko takie z kierownicą, żeby nie czuć bólu w nogach, nie? Że tak powiem. Tak. Wiem, co to znaczy, bo jak jechałam nieraz w ETS-ie długo, długo, no to masz rację, cierpną. Mięśnie łydek z przodu, nie? Najbardziej. No, trochę się wysypuje, ale... No, już tak z pół przyczepy będzie chyba. Nie, no będę, będzie. Nie będę sprawdzał, dopóki nie poinformuje mnie, że już tutaj nie można sobie... Patrz, trochę tego zabrało już. Ale przyczepa jest duża. Ale ile tutaj przyczep było tej trawy? Oj, było, było. No ale wiesz, ubijanie to wszystko powoduje, że nie wiem nawet, czy zauważyłaś, jak ubijasz, zmniejsza się ilość. Tak. Także na przykład na 10 tysięcy litrów trawy, no to wydaje mi się, że po ubiciu jest 8 na przykład tysięcy, czy coś takiego, nie? Zmniejsza się objętość. Dobra. Także jest tu masa roboty, ale teraz po prostu chlebek i sprzedaż kiszonki. Weź, bo się staje głodny. No, ja też już właśnie. Chociaż kurczę, kiszonkę ładuję, to tak. Ale może jak to nie o chlebku, to ja sobie od razu wyobrażam ten pachnący, chrupiący chlebek. A nasz jest taki fajny, duży, wiecie, 7 kilo jeden, nie? Czy tam 5? Skąd wiesz? Zmyślasz. No bo kilka chlebów, a tyle kurczę waży, tak? 240 kg jedna. No, kogoś tutaj fantazja poniosła, po prostu. Fantazja łańska, żeby tyle chleb ważył. Także wiesz, no ja bym chciała spróbować taki duży chleb. A z drugiej strony, kurczę, kto to zje? Nie, no to wiesz, kupujesz tylko połówkę, ćwiartkę. Albo duża rodzina. Lub, no nie wiem, na przykład niektórzy mrożą chleb, to wtedy może... Bo zachowuje swoją świeżość, przyznaję. Mrożony chlebek. O, ładuj. Nie chcę ładować. Obraził się. Albo ta sieczka przeszkadza. Tak może być. No już będzie ciężej, bo już trzeba podjeżdżać, bo właśnie ta sieczka chyba no. Będzie, tą sieczkę trzeba będzie chyba przesunąć na bok. Ale jak? Z pycharką? Tak, tak. Tam do ubijania. No nie mogłam tego zrobić. Nie mogłaś? Nie. Kurde, a ja nie mogę załadować.
Jestem ciekaw, ile w ogóle za taką przyczepę będzie kasiorki. O, dobra. Może ta magiczna łopata by pomogła. Czekaj. A, dobra, ładnie tutaj ładuję. Nie, nie, jest wszystko ok, wiesz? Tylko trzeba po prostu niżej. Aha. Jest ok. Już sobie tutaj podjadę z tyłu. Chociaż to nie ma znaczenia, ale... Próbuję z klawiatury ładować, bo myszka to... No ale też widzę, że... Tu by się przydał, wiesz co, Nati? Taki zrobiony podjazd jakby. Żeby było trochę wyżej. A poczekaj chwileczkę, mogę ci ułatwić życie troszeczkę? Nie, nie, ale nie o myszkę mi chodzi. Nati, mi chodzi tutaj. Zobacz, żeby tu było trochę wyżej, żeby łycha mi się nie zaczepiała. Aha. A nie, że po prostu potrzebuję podkładki pod mysz. Oj tam, się źle zrozumieliśmy, zdarza się. Dobra, czekaj. O, o, jak ładnie wybiera. Zobacz, do czystego. Widzisz? No widzę, widzę. Ale jest masa roboty tak przy takim ładowaniu. Muszę się zastanowić, czy jakaś szeroka łycha by nie była lepsza. Czy nie ma szerszej, nie? Mhm. Ale, znaczy... nie, ale broń Boże mi tutaj, kurczę, pracownika do tego wynajmować. Ale słuchaj, tylko problem jest taki, że to jest ładowacz czołowy. I te ładowacze czołowe też mają ograniczone narzędzia. No tak, no bo maszyna może sobie nie poradzić z większą na przykład, tak? Ale nie, po prostu, kurde. Widzisz, załadowało mi teraz tą sieczkę. Jeszcze mi się wpakowała tutaj w kiszonkę. Właśnie taka mała kubka może tak namieszać. Dobra, ja będę najwyżej tą kiszonkę z góry nabierał. Na razie. No właśnie. Tak, żebyś wybrał po prostu więcej, żeby ci się nie wysypało tam, nie? No właśnie, no właśnie. Ale wiesz co, tak mi się wydaje, patrzę na czas tutaj, że chyba w następnym odcinku po prostu sprzedamy już tę kiszonkę. Tak, tak. Bo tutaj, no zajmuje to dosyć dużo czasu. Więc spotkamy się w następnym odcinku i słuchajcie, sprzedamy kiszonkę i może jeszcze sprzedamy trochę mąki. Siana. I może uda nam się postawić obory. I co jeszcze? Aha, tutaj... I te truskawki. Zobacz, na te pole trzeba będzie już doprowadzić do tego, żeby było gotowe do zebrania. I wtedy tutaj postawimy obory i będziemy stawiać szklarnię. Tak, kury... Oborę. No ale spokojnie, spokojnie, bo nie wiem, czy kasy nam starczy, musimy... Nie, nie, ale tak jest tylko plan, dobra. Chris. Najważniejsze, że jest jakiś plan, także... Jakby nie było planu, to... Robota by stała w miejscu. Właśnie. Okej. Dzisiaj kończymy. Dzięki wielkie, że byliście z nami i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć! Cześć!